Czym jest dla Was tradycja? No to tradycja dla mnie to jest jakby takie, taka ważna rzecz, która się bierze z pokolenia na pokolenie. Myślę, że trochę taką tradycją jest to, że siadamy sobie w kręgu i właśnie rozmawiamy o takich rzeczach. To jest taki formie tradycja. Jak my się zawsze spotykamy pod zegarem na... Czyli naszym śniadanku nasz biwak wyruszył na wycieczkę po okolicy i są zimowe krajobrazy, jak widać za mną jest dużo śniegu, zimno, ale tak idziemy, wędrujemy nie wiadomo dokąd, ale kadra wymyśliła dla nas jakieś punkty, zadania po drodze, zobaczymy na czym będą polegać. Wiesz? Tak. Właśnie zostałem brutalnie obrzucony śnieżkami. Ostrzegam, że ja nie umiem za bardzo zrobić vlogów, więc jak wyjdzie, nie wiem, rozmazane albo będzie tak trzęsło się cały czas, to jest moja wina. Właśnie harcerze dostali za zadanie ulepić pomocników Mikołaja ze śniegu. Jest to nie lada wyzwanie, zobaczmy. Kozacki. Pokolorujmy go jeszcze na żółto. Złodzie. Sorry. Dwa, jeden, rzut. Pracujemy jak Chińczycy, Misio.
coś, to do coś, to też możecie porozmawiać. Tutaj właśnie przygotowania. Tutaj są dekorowane pierniczki. Sobie ze swoimi rekomenderami, które nie potrafiły latać. Ale jako, że rozwój cywilizacji następuje dość szybko i niestety w miastach są duże korki, Mikołaj nie miał czasu na to, aby podróżować zwykłymi środkami transportu, więc postanowił, że nauczy je latać, żeby rozwijać swoją działalność na pozostałe kontynenty i nie tylko korkami. Postanowił sobie latać, specjalnie do tego podesłał sobie stanie i... Nic się nie kawał, ale nie fajnie by było latać. Zanim zaczniemy jeść, to przypominamy, że tam, obok kajutki, jest taki punkt, gdzie będziemy składać podziękowania dla maksymalnie trzech wybranych osób. Najlepiej, żeby każdy takie wykonał. No i będzie można to zrobić w wolnym miejscu. Wyszedłem na chwilę, żeby nagrać tutaj ten wstęp. Właśnie trwa wigilia naszych dwóch drużyn, 50 i Wizwerum. Jak widzicie, mamy dużo pyszności na stole, aż nie wiem, co wziąć. Nie piesek. Mojego czoła też się nie trzyma. Tak, to, że mamy naklejkę na głowie, to nie jest przypadek, ponieważ jak widzicie, odgrywam rolę nastolatka i każdy dostał taką rolę i właśnie będzie inscenizacja. Zapraszam. Dobra, widzimy, czym są stereotypy. Jak myślicie, czy są pozytywne zjawiskiem? Czasem tak, czasem nie. To może niech pojedynczo się wypowiadajmy, niech każdy uargumentuje. Dlaczego tak? Dlaczego? Tylko w połowie krajów, nie? Jest taka opinia. I jakby szufladkując kraje arabskie poprzez zasłyszaną opinię tej osoby, która jest najprawdopodobniej powtarzana. Czyli byłeś w Stanach, nie byłem, ale znam kogoś, kto zna kogoś, kto był. Tak? I jakby tu będziemy mieli stereotyp. Tak właśnie zakończył się nasz dzień drugi obozu. Było dużo emocji, dużo radości, ale też dużo wzruszeń. I myślę, że każdy miał takie odczucia po dzisiejszym dniu. Każdy dostał prezent, także na pewno każdemu pojawił się taki malutki uśmieszek na twarzy. I co, to tyle. Do zobaczenia jutro.
Bardzo podobała mi się atmosfera na biwaku. Była taka bardzo przyjacielska i mega się tu z wami czułem. Odnośnie karteczek, bardzo żałuję, że mogłem być tylko trzy. Niestety tak to musiało być. Chciałbym dać oczywiście bardzo dużej ilości osób z racji tego, że chciałbym jakoś docenić też waszą pracę i żebyście o tym wiedzieli, ale znajdę na to jakiś sposób, żeby do was trafić. Dziękuję wszystkim, którzy te karteczki napisali. Bardzo żałuję, że kilka osób się nie podpisało, bo naprawdę bardzo taką potężną rozkminę, od kogo są te karteczki i jeszcze do tego nie doszedłem. Ale gdyby ktoś się chciał jeszcze ujawnić, to albo może mi to napisać w jakiejś osobnej karteczce i zostawię. Tak, jeszcze czekają nas dzisiaj, czeka nas oczywiście na atrakcję, więc to jest na mnie taki koniec. I też bardzo zaszokował mnie ten sztab, bo pierwszy raz zobaczyłem szoban na Google. Bardzo ważne. Ważny dzień, ponieważ poprzedza bardzo ważny dzień. Tak, a bardzo ważny dzień jest jutro, a mianowicie 13 grudnia. Boże. Jezu, to słowo jeszcze trzeba być. 13 grudnia, a dlaczego jest taki ważny ten dzień? Ponieważ pewna osoba ma urodziny. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Tak to Kamil. Kawu. Co? Nikt się tego nie spodziewał. Właśnie Katra kazała nam wysiąść na przystanku wcześniej, jak jechaliśmy pociągiem. I aktualnie znajdujemy się w Twierdzy Kłodzko. Zrobili nam super niespodziankę, wycieczkę po tunelach Twierdzy Kłodzko. Przerażające. U kata można było spotkać takie tortury jak spalenie żywcem, utopienie i nawrzeczenie na fal. Powieszenie, ścięcie mieczem, łamanie kołem i to tyle.
byliśmy tutaj przy kantorze kupieckim i dowiedziałam się, że kiedyś ludzie fałszowali bardzo pieniądze, dlatego były te wagi i czasem wyrabiali je z innych kruszców albo ścinali ranty, żeby monety traciły na wadze. Tam ruchu komendancie. Śmierdzi tam w środku. Tam jest studia. Wiem. Czuję. Dekapitacja. Zdaniu twierdzy, jedzonko. Herbata z limonu, z imbirem. A po zwiedzaniu byliśmy na kebabie. Bywak był super, świetnie się na nim bawiliśmy, była super atmosfera. Jak będzie kolejny, pojedziemy na następny z miłą chęcią. Tak? Będzie super. Było mega, jak teraz.